Siemanko, z tej strony Karol, a dzisiaj wam pokażę, jak trzeba grać w Euro Checkpot. Tu zaraz wam pokażę. Tutaj jest taki symbol Euro Checkpot, że wygrało się euro albo duże złotych. Tutaj mamy datę oraz godziny, które mieliśmy. Tutaj możemy do jednego zakładu z tego. To będzie do liczby specjalne, a to są liczby normalne. Ja wybrałem na przykład jeden taki zakład. Tutaj w Euro Checkpot jest taki złoty, bo ja trafiłem tylko jeden. No i główna wygrana w Euro Checkpot to w powiecie pruszowskim ponad 96 milionów złotych. No i ja z tego już zapłaciłem ponad 12,50 złotych. No i tutaj mamy datę losowania, odbywają się godziną 20, a tam nie chcę być o godzinie 20, lepiej o 21:50 lepiej chcę. No i tutaj mamy taki termin ważności, że tutaj trzeba najpierw jak po losowaniu sprawdzić ten kupon. A teraz wam pokażę, jak trzeba grać na kartce. Tutaj jest jeden zakład i tu drugi, trzeci, czwarty. Tak więc można poskreślać liczby, nawet 5 tylko. No i tutaj specjalne, czyli z dwóch. Liczba to jest liczba losowań. Można tu od 1 do 4. I tutaj wtedy mówi, że gram system. Od dwóch. I również jest z 50 liczb pierwsza linia, a druga linia to z 10 liczb. Tak więc nieźle. Dobra, to papa, kochani.